Pewnie większość siedzących tutaj na sali pamięta, że we wrześniu 2017 roku w centrum Rzeszowa pojawili się filmowcy, którzy przez kilka dni robili duże, ale za to bardzo miłe zamieszanie. No i dzisiaj mamy wielki finał tego, co filmowcy przygotowali właśnie no, ładnych kilkanaście miesięcy temu. Zapnijcie pasy, a za chwilę zobaczycie opowieść, w którym pojawi się bohater, który rzeczywiście wygląda zupełnie inaczej niż ja. Co ty tu jeszcze robisz? Zawijamy się stąd! Oblivio! Powiedziałem, że zawijamy się stąd! Hej, zostaw! Cześć, Bugs! Widziałam film, który mi się naprawdę bardzo podobał, był bardzo ciekawy. Świetny był, fantastyczny. Ciągle się coś działo, była akcja. Taki troszkę był straszny, ale raczej przygodowy. Dużo się w nim działo. Jedna akcja goniła drugą. To jak ten film był zrobiony młodzieżowo. Jak tak patrzę tutaj na was, to jest to niesamowity widok, widzieć prawie całe kino i tego typu film ogląda się w towarzystwie najfajniej. Bardzo nas cieszy to, że dzięki wsparciu Podkarpacia udało nam się ten film zrealizować. Bardziej mi się Łowcy Głów podobali. Mieli taki mroczny styl i motyw Dartha Vadera. Łowcy? Iska. Dlaczego? No bo była taką ciekawą dziewczynką. Była taka szalona, taka... Była taką dziewczynką, która się nie poddawała. Eddie. Bardzo pozytywna, zakręcona postać. Dzieciaki super. Dziewczyna po prostu powaliła mnie. Elementy Gwiezdnych Wojen, czy Indiana Jonesa, czy Powrotu z Przyszłości. Wszystko absolutnie wróciło do momentu, kiedy mieliśmy po 10-12 lat i było pięknie. Cudowne. Cudowny film. Panie mądry, trzeba zagęścić ruchy. Przede wszystkim przeżyj. Umowa stoi. Władcy przygód. Stąd do Oblivio.